my bitch car, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the karma. They say the pussy or the karma. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. On the squad and I'm smoking up a check. Witam was bardzo serdecznie, jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek naszej kontynuacji trasy. Niestety będziecie opóźnieni o 5 minut, dlatego, bo no, 5 minut ostatnio mi się nie nagrało z powodu braku miejsca na dysku. Ja nie wiem, jak to się stało, kurczę, już tyle części z tego dzisiejszego lotu powstało, że miejsce na dysku się skończyło, wiecie, i tak. Ja mam nadzieję, że jeszcze teraz te 5 giga, które zwolniłem, specjalnie na to dokończenie wystarczy. Dobra, WinAV trzeba załączyć na zmniejszoną prędkość. Teraz prędkość też się tu zmniejszy. A my sobie ustawmy na pas 26, 111 900, 111 900. I też samo damy tutaj 111 900. Kurs pasa mamy 257. Więc ustawmy też samo i tu 257. 257 jako kurs pasa. Dobrze, my sobie tu ręcznie wpiszemy prędkość na 2.4.0, nie? Okej, executive. Jest ten started, nie? Okej. Lights, tights, ramię, lights, landing lights. Set on engine mode, selector, continue. I prędkość odpowiednia. Zmniejszamy wysokość. Na 3000 stóp resetujemy WinAV. I rozpoczynamy dalsze zmniejszanie. Załączamy seatbelt signs. Mamy lekkie opóźnienie, też jest spowodowane względami takimi, no, że niestety musiałem zrobić pauzę, jak wam usuwałem te miejsce na dysku i tak dalej, żebyście mogli na spokojnie sobie oglądać i niczego nie przegapili, tak? Oni, że to już są ostatnie fazy lotu właściwie, więc szkoda by było naprawdę czegoś przegapić. A zobaczcie, jakie ładne autostrady tu idą. To jest najprawdopodobniej jakaś droga szybkiego ruchu, która sobie tak przechodzi. Że cały czas jednej rzeczy, która mi brakuje, to jest czas transmisji na żywo, z którego próbuję się cały czas poglądać. Jednak patrzę się i czegoś mi ciągle brakuje. Tu jest lotnisko, na którym będziemy lądować. Wylądujemy od tamtej strony, niestety. I będziemy... My to jest dziwne. Bo tu są tylko stanowiska, a my tu będziemy... A my jak tu wylądujemy, to jak my tutaj zjedziemy na to stanowisko, nie mam zielonego pojęcia. Is prepare cabin for landing.
razie jeszcze nie robimy Seeds for Nanny. Nie ma to sensu najmniejszego. Jeszcze kawałek drogi nam tu został do tego lotniska, nie? To jest chyba Sztokholm, nie? Główna droga dojeżdżająca, chyba tak. Turbulencje. O, jeszcze tam dalej się ciągnie do autostrady, nie? Ciśnienie 10:23. Co zrobimy na tym lotnisku. Mamy 1 minutę opóźnienia swoją drogą. Swoją drogą Flaps One. This is for landing, please. No i się nauczy na pamięć niedługo tych komunikatów, nie? Będę szedł po ulicy i będę mówił coming crossing for landing, please, nie? Niżej niż 3100 bez lokalizera, nie ma to sensu. Flaps 2, Flaps 5. Czyli dajemy na 2000 i skróćmy drogę na, od razu na flight factor chcemy wykonywać, nie? I załączmy localizer. Teraz powinien nam wychwycić Flaps 10, Flaps 15. Flaps 25 i plus 13. Okej, zniżamy wysokość. Proszę bardzo. And gear down. 2500. Spoilers armed. Auto brake free. I approach ground speed. Dalej, no wiem, że jesteśmy delay.
genre Landing Wage 6350. Piszmy 6350. Enter. Dobra. 1000 i zaraz przejmujemy kontrolę. Continue. Autopilot one off, my aircraft. Niestety OBS, drodzy Państwo, postanowił się skraszować, więc to co widzicie to są jedynie powtórki z lądowania. Ja aktualnie już nie wykonuję tego manewru, wykonałem go. Niestety, no tak jak mówię, OBS się skraszował podczas tego, ja nawet nie zauważyłem tego, ponieważ no wyglądał identycznie, tylko że po prostu ekran się zatrzymał i się napisał napis, że crash. Dużo mi to dało, że na pewno to zauważyłem. Więc możecie teraz zobaczyć samą fazę przyziemienia. Siłę, z jaką przyziemieniliśmy, będziecie mieli widoczną na ekranie, ponieważ dodam to w programie do obróbki. Będzie to dodane w programie do obróbki i no, użyję wyjątkowo na ten film takiego programu. Nie będę taki, będziecie mieli to wszystko połączone razem. No, OBS się skraszował, złośliwej rzeczy martwych oczywiście, postaram się zrobić tak, żeby było to jak najlepiej złożone. Teraz miłego oglądania.
za oglądanie tych materiałów. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się dobrze mam do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.